Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji BRC Sequent 32 w Jeepie szerokim z silnikiem pojemności 2,4 litra. Jest to multi-air, mocy 186 koni. Auto zostało wyprodukowane w 2014 roku. W samochodzie zamontowaliśmy instalację BRC. Jest ona dość mocno pochowana. Zaczniemy od elektroniki sterującej, która niestety nie jest mocno schowana. Tutaj widzimy obok komputera benzynowego filtr fazy ciekłej. Kawałek niżej mamy filtr fazy lotnej. Tak naprawdę z tych rzeczy, których nie trzeba się dopatrywać, jest to wszystko. Reduktor został zamocowany tam na dole pod akumulatorem na pasie przednim, a cała listwa wtryskowa z naszymi super szybkimi wtryskiwaczami elegancko sobie osiadła pod osłoną silnika. Przechodząc do środka samochodu, pokażę Państwu, w którym miejscu został zamocowany przełącznik gaz-benzyna. Przełącznik gaz-benzyna został zamontowany w schowku na okulary po lewej stronie od kierownicy. Przechodząc do tyłu pojazdu, pokażę Państwu, jaki wielki zbiornik zamontowaliśmy w tym oto Jeepie. Został zamontowany zbiornik o pojemności 72 litrów, z czego używalnego gazu będziemy mieli około 60 litrów, co w tym przypadku pozwoli nam na uzyskanie zasięgu około 480-500 km, oczywiście w cyklu mieszanym, znaczy głównie miejskim. Wlew gazu został zamontowany standardowo pod klapką, tankujemy za pomocą specjalnej końcówki dwuczęściowego adaptera. Teraz powiem coś o kosztach. Także auto spala około 11 litrów benzyny, gazu będzie palić 12 litrów, koszt przejechania 1000 na benzynie jest to 580 zł, koszt przejechania 1000 na gazie jest 280 zł. Na każde 1000 km przejechanych na gazie względem benzyny oszczędzamy prawie 300 zł. Koszt takiej instalacji w Energy Gas Polska jest to 3200 zł, a w tym przypadku zwraca się po przejechaniu około 11 000 km.